Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Aibi, a to kolejny odcinek z Agrarian Skies. Teraz powinienem być bardziej troszkę aktywny, bo teraz jakby, no jestem trochę zmęczony, ale mam wszystko mniej zmęczony niż to jest normalnie, a czy to było kiedy nagrywałem te poprzednie dwa odcinki. Ale kurde sobie gramy, no bo też skarżyliście się na to, że jestem taki mało aktywny, że tak troszkę gadam jakiś tak bardzo smutno. No to teraz robimy sobie normalne granko, czyli tak, co my musimy zrobić? Musimy ogarnąć sobie teraz 8 kobla, z tego co pamiętam, co było ostatnio. Zrośnijmy sobie drzewka, będziemy musieli też je trochę pościnać. Rosną gigant, więc tego też sobie zetniemy całego od razu. Dobra, to tak, zetnijmy sobie wszystko, co my tutaj mamy. Porobimy sobie dalej kościory. Naprawdę odrąbałem, kurde, z tym strasznie. O dobra, z okazji kruka sobie troszkę używamy. Odrąbałem wczoraj wtedy w nowym odcinku strasznie z właśnie tym jetpackiem, kurde, i przez to straciłem i jetpacka i kurde fajne rzeczy. Dobra, rozwalmy sobie tutaj ten kamyczek. Teraz tak, co powinienem zrobić jeszcze sobie kruka. Połączymy sobie te sticki, zróbmy sobie tak kruka. I okej, i porozwalajmy sobie te liście, bo te liście, jak sobie porozwalamy tym krukiem, to że szybko się niszczą, to jeszcze dodatkowo będziemy mieli dużo, dużo... Oj, spadło osadu na moje łóżko niestety. Będziemy mieli dużo, dużo sadzonek, które nam się przydadzą do zrobienia dirta. Z dirta będziemy mogli zrobić sobie kobla. Jak będziemy mogli zrobić sobie piecyk. Dobra, niszczymy sobie tutaj obie te liście, żeby to być jak najwięcej sadzonek właśnie. Tutaj w sumie wziąłbym troszkę tego drewna, to wyrzuciłbym je prawie. I rozbudujmy sobie jeszcze troszkę tą wyspę. Boję się, że jak się coś podpali, to kurde spali mi się cała wyspa, to trochę byłby przypał, nie? Dobra, zniszczymy sobie tutaj te liście. Mam tutaj pozostałe, które jak najbardziej możemy zniszczyć jeszcze na tej wysokości. Tam to znikło akurat. Dobra, jeszcze tutaj możemy sobie kilka liści poniszczyć. Niszczmy wszystko co możemy. Kurde, bałem się, że zaraz spadnę tutaj. Dobra, poniszczmy sobie te liście. No i okej. Okay. Ja się powtarzam, jak to się mówi, zdarza się. Zniszczmy sobie te dwa ostatnie drewienka. Niech to już sobie spadnie. To co może reszta. To co mogę jeszcze sobie zetnę tym krukiem. No i dobra, a jeszcze jedna sadzonka spadła, to sobie zebrałem, że tam reszta jeszcze pospada. 10 sadzonek, okej. Czyli zadzimy sobie kolejne. Teraz tak, czy jest w ogóle jakaś inna opcja, żeby zdobyć szybciej cobblestone? Zobaczmy jakie mamy questy w tym questbooku. Bo się nie zapoznałem, bo tym jak wróciłem. Jak to się nazywa? Chyba nie sprawdziłem w końcu, jakiś akumulator. Aquels. Dobra, zobaczmy jak się go robi. Robi się go z copper gearów. Tego na razie nie jesteśmy w stanie niestety zrobić. Prawdopodobnie trochę nam to zajmie, bo nie mamy kopru. Więc tak, mossy to sobie ogarniemy też jakoś później. To sobie też jakoś później ogarniemy. Najpierw musimy ogarnąć tego kobla. To bym też zobaczył. Nie potrafię, kurde, jak sobie patrzę, to i tak zapominam. Szybko zapominam po prostu. O to chodziło. Starter kwarców. To się dostaje poprzez zasianie sandu. No i do tego również jest potrzebny cobblestone oraz stone. No więc to tak średnio w sumie bym powiedział. Na razie chyba zatrzymujemy się na tym questie. Będziemy musieli zrobić w końcu ten piecyk. Tutaj możemy zrobić sobie chyba piecyk z półpłytek. Furnace sobie zobaczmy. Możemy sobie zrobić piecyk z półpłytek. I to będzie lepsze do zrobienia, bo możemy to zrobić z 6 kobla zamiast 8. I to by się przydało. Dobra. Tylko tak, tutaj jest ten fishing rod. Byśmy musieli ogarnąć. To sobie na razie olewamy. Tak, może zajmijmy się najpierw właśnie zrobieniem tego kobla. Więc potrzebujemy sporo tych sadzonek. O, tutaj akurat zrobił nam się dirt. Róbmy sobie kolejnego dirta. Przesiejmy sobie tego dirta. Okej, ile dostaniemy? 4.
Dobra, tak też można. Zróbmy sobie tutaj jakiegoś kobla. Mamy pierwszego. Wow. Normalnie co ja teraz zrobię? Netherlackowy też można zrobić, ale Netherlacka niestety nie mamy. Redstone Furnace to tak na przyszłość. A jest tu botanika? Może z botaniki można coś tam zrobić. A nie, to trzeba małpa. Nie z botanika. A zaraz, czy to z botaniki był ten piecyk? Być te furnace'y, no chyba są włączone. Pamiętam, że z botanice były takie z kwiatków, można było zrobić furnace'y. Ale to chyba wyskoczyło, chyba jakby się wpisywało furnace. A jako, że nie wyskakuje, to tak średnio chyba. Więc pozostaniemy przy zrobieniu tego zwykłego z cobblestone'a. Więc tak, tylko wrzucajmy sobie. Czy mamy coś takiego, co my jeszcze możemy wrzucić? W sumie tak średnio mamy coś takiego. Stworzyłbym jedno wysokie dżunglowe, ale z tego co widzę, nie mamy sadzonki dżunglowego drzewa. Mamy jeszcze 32 tego bone meala, więc to też możemy sobie poużywać. Nie wiem jak długo będzie padał ten deszcz, kurde, to już się zaczyna robić denerwujący. Dobra, na razie sobie może te drzewa weźmy jeszcze pościnajmy. Mamy tego kruka, to sobie zetniemy, może dostaniemy więcej jako sadzonek. Mam slowness przez to, że mam strasznie mało jedzenia. I to też jest troszkę przypałowe. No dobra, jakoś sobie poradzimy. No chyba, że po prostu sobie skoczę, bo chyba nie mamy życia. Że nie mamy żyć na tym, bo to nie jest jakby hardcore, że questy i przy okazji życia do tego. Też nie jestem pewien co do tego. Dobra, zetnijmy sobie teraz to drzewo. Dostaliśmy jeszcze z jedną sadzonkę. Mamy trzy sadzonki. No okej, jakoś sobie tutaj radzimy. Okej, nie wiem czy tutaj są, czy to jest, czy na tym jest lootback. Loot. Nie ma żadnych lootbagów z tego co widzę, są tylko reward bugi. To tak średnio bym powiedział. No dobra, jakoś sobie poradzimy. Da się te bugi zrobić? Nie da się tych bugów, reward bugów zrobić. No cóż, dobra, jakoś sobie poradzimy. Urośnijmy sobie znowu to drzewko. Im dalej, tym mniej się zużywa bone meala, więc ustawmy się tak jakoś daleko. Bo kurde, szkoda, że nie mamy. Że nie mam właśnie tego. Tego nie mam. Że nie mam. Tych sadzonek. No ogólnie tego dirta nam potrzebujemy jak najwięcej. Dobra, przyjmijmy sobie tego dirta. Kurde, teraz jeszcze nie mam jedzonka, też to jest bardzo denerwujące. Trzeba przyznać, okej, dostaliśmy tym razem 6, więc całkiem spoko, więc będzie od razu następne. Kurde, za spowolnienie przez to. Dobra, trzeba zrobić jeszcze jednego kruka. Mamy dużo drewna, więc możemy sobie na to pozwolić. Oki. Weźmy tego kruka. No i sobie rozbijmy to. Wtedy zostało nam jedno głodu. No więc tak średnio bym powiedział. Dalej mamy 6 sadzonek. O, 7. Dobra, kurde, ale coraz wolniejsi jesteśmy. Już trzeci poziom slownessa. Okej, 8 sadzonek. Dobra, posadźmy sobie znowu. Średnio bym powiedział. 2 sadzonki dodatkowo dostaliśmy. Może to drzewo sobie urośnijmy. O, to ten gigant. Tego co widzę. Dobra, zetnijmy sobie. Teraz, kurde, nie wiem, czy da się jeszcze więcej slownessa niż 3. Dobra, zetnijmy sobie też również tutaj. No i może tak, jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, może napisać 7 w komentarzu. Bo chciałbym wiedzieć, jak tam aktywność, bo na przykład po pierwszym odcinku, z tego co widziałem, długość oglądania mojego odcinka to było minuta 17 średni czas oglądania, więc tak średnio bym powiedział. Więc to nie jest jakoś dużo. Mam nadzieję, że w tych kolejnych odcinkach będzie to troszkę więcej. Dobra, to sobie też zetnijmy. Bo mimo wszystko chciałbym, żeby to miało jakikolwiek czas oglądania. Jeśli po prostu ktoś chce wejść, tylko zobaczyć, wyświetlić to, no to tak średnio bym powiedział. Bo to mi strasznie niszczy czas oglądania, jeśli chodzi o moje filmy oraz live'y. Bo jakby mój ogólny. Jeszcze da się więcej slownessa, pierdzielę, slowness 4. Potrzebujemy, może jakieś obuszko wypadnie w końcu. Przydałoby się jakieś obuszko.
Kurde, bo naprawdę ten Slowness jest denerwujący, a nie mam żadnego jedzenia. Kurde, no chyba po prostu skoczę i sobie odnowię. Tak średnio w sumie. 9 sadzonek. Kurde, strasznie to średnio wygląda. Dobra, to tak. Ja się sobie rozwalmy tutaj, bo wyrzućmy może sobie tutaj te wszystkie rzeczy. Chyba shiftem się wyrzucało wszystko. Dobra, wyrzućmy sobie. A nie, podnoszę to od razu, muszę trochę dalej wyrzucić. Wyrzućmy sobie tutaj te wszystkie rzeczy, a ja sobie skoczę serdecznie. Hello! Skaczemy! Dobra. Troszkę mam więcej głodu teraz. Nie mam żadnego slownessa przynajmniej. Mam jeszcze speeda dodatkowo. Całkiem spoczko nam to wyszło w sumie. Weźmy sobie te dwie rzeczy tutaj, jeszcze bonmila sobie weźmy, no i okej. Teraz tak, weźmy sobie tutaj drewienko, wespnijmy się po tym drewienku. Dobra, i zetnijmy sobie tutaj. Czy też jeszcze tutaj jest ścięcie? Prawdopodobnie tam coś do ścięcia na pewno jest. Więc sobie tam wejdziemy i już mamy 11 minut. Ja bym chciał, żeby te odcinki właśnie miały po takie 20 minut serdeczne. 20 minut powinno być ok, myślę. Nie obrazicie się, jakby na takie długości odcinków, więc bo to jest całkiem spoko ilość czasu, jeśli chodzi o odcinek. Tym bardziej, że chciałbym tę serię pociągnąć także jeden odcinek dziennie. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Teraz naprawdę dużo mieliśmy nagrywek z Garry's Moda, więc naprawdę też jest dużo odcinków z Garry's Moda mam na zapas. Jakieś 15 odcinków. Możliwe, że ta seria będzie się pojawiać z jakąś inną serią. Znaczy, no pewno podobnie z Garry's Moda, czy SL-a. Czy SL-a bardziej bym wolał robić na streamie. Ale możliwe, że po prostu ten Garry's Mod będzie się pojawiać na przemian po prostu z Minecraftem. Zobaczymy, może będą dwa odcinki dziennie, chociaż to się wszystko okaże. Dobra, kruk mi się skończył. Z tego co widzę, tam sporo sadzonek nawet spadło. Chyba tutaj już więcej drewna nie ma, żeby... Chyba to wszystko spadnie. A to wszystko raczej powinno spaść. Rozwalmy sobie tutaj, tak? Sporo sadzonek. Fajnie pospadały te sadzonki. Ja mam ich. Teraz 17, dobra. Teraz... O, jeszcze tutaj są 3. 20 sadzonek. Więc tak, wkładajmy sobie do tego barela. Tutaj włóżmy sobie kolejną sadzonkę, połóżmy. Dobra, niech tam te sobie liście spadają. Tutaj jest jeszcze jakiś liść, dobra, już tam spadł. To sobie teraz to drzewo urośnijmy i sobie teraz rozwalmy znowu. Tak jak to było w przypadku tamtego drzewa. Tylko tak, zróbmy sobie jeszcze tutaj właśnie kolejnego kruka. Przyda nam się na pewno do niszczenia tych liści, żeby wypadło nam więcej sadzonek. Może w końcu wypadnie nam jakieś kurde jabłuszko, bo przydałoby się, nie powiem, bo kurde brakuje nam jedzenia. Straciłem te wszystkie jabłuszka wtedy, to padły, znaczy zabiłem się jakby z tym jetpackiem, więc to w ogóle przypał strasznie, dlatego też mi szkoda strasznie tego, że wtedy umarłem z tym jetpackiem. Ale jakoś musimy sobie poradzić. Mamy kolejnego dirta. Tutaj wkładamy sobie żeby stworzyć kolejnego. Przesiejmy sobie tego dirta. Więc tak, mamy już kolejne 6. Żeby tutaj włóżmy, zróbmy sobie tak. I widzieliście też, że mogę chować rzeczy do craftingu. Ja to wiem oczywiście. Takie rzeczy to nie są mi obce. Usuńmy sobie tego waypointa. Nie było to. Który to był przycisk, bo zapomniałem. J? Nie, to nie było J na pewno. O. Albo mam dwie rzeczy tutaj możliwe, że zbindowane. Rimów sobie usuniemy, tego nie potrzebujemy. I dobra, tam jest jeszcze jedna sadzonka z tego co widzę. Już zostało nam tylko 15 bombila, więc tak średnio w sumie. Mamy kolejne drzewo, sobie od razu rozwalmy krukiem. O sobie możemy, czemu nie? Dobra. Mamy 14 minut, no to na spokojnie. Mamy kolejnego robaczka. Mamy kolejne sezonki. Mamy już 7. To nam się oczywiście przyda. 9 sezonek. Okej, 11. Mamy sobie tu drzewo. Mamy sobie liście z tego drzewa. Teraz zetnijmy sobie normalnie tutaj drzewko. Tutaj zetnijmy sobie jeszcze ten liść. Dobra. Tam jeszcze zostały 2, ale tutaj już myślę, możemy sobie powiększyć to drzewko.
Dobra, teraz tak, zepnijmy sobie znowu. Ile tutaj coraz kolejnego kruka będziemy musieli robić. To zaraz się ogarnie. 12 sadzonek kolejnych, więc możemy tutaj już zabrać tego dirta i od razu robić kolejnego dirta. No więc spoko, to idzie całkiem szybko, tylko że zaraz może być troszkę problem, bo skończy nam się bałmił, więc to jest w ogóle przypał straszny. Więc tak, no dobra, no to teraz bierzemy sobie, ogarniamy. Nie wiem, czy nie będę za cicho na tym odcinku, bo zapomniałem się wtedy podgłosić i nie wiem, czy ten deszcz mnie nie zagłuszał zbytnio, mam nadzieję, że tak nie było. Teraz się może trochę podgłośnię, żeby też nie było problemu, troszkę teraz się zminimalizuje gra. 135 zamiast 120. Potem zobaczę po tym nagraniu, ale raczej nie powinno być problemu. Dobra. Więc tak. Teraz sobie zetniemy to drzewo. Minecraft jest cicho względem mojego mikrofonu na OBS-ie z tego co widzę, więc nie powinno być raczej problemu i tak. Ale teraz troszkę się podgłośniłem. Dobra. Zmienimy sobie to drzewko. Teraz normalnie siekierką. Zaraz będę musiał naprawić tą siekierkę. Dobra, mamy też cztery silkwormy. Dobra, mamy kolejny. Tutaj posadźmy. Porośnijmy sobie. To jest chyba ostatnie drzewo, które uda nam się urosnąć. Możliwe, że jeszcze jedno się uda. Ale naprawdę już troszkę słabo, jeśli chodzi o tego boomila. Nie mamy więcej. Słabiutko. Teraz się wszystko ogarnie. I drzewko, drzewko, drzewko. I drzewko. Pięć sezonek, 10 sezonek. Jak nie jest jakaś duża ilość bardzo. Radzimy sobie. Dobra. Teraz tak. Wkładajmy sobie te sadzonki do barela. Mamy kolejne dwa dirty, więc sobie je przesiejmy. Mam nadzieję, że nam starczy. Cześć tylko, naprawdę nie dostałem więcej. Ale przypał, potrzebujemy jeszcze dwóch dirtów. No tutaj nam się zrobi jeden dirt. Może uda nam się urosnąć jeszcze jedno drzewo. Dobra, udało się na szczęście. A to będziemy musieli później czekać, po prostu jak będą te drzewa rosnąć. Dobra. No to zobaczymy, czy nam się uda troszkę tego zebrać. Będzie trzeba zaraz naprawić tę siekierkę. Na szczęście... O, jest jakieś, kurde, w końcu jakieś jedzenie. Jakieś jabłuszko, kurde, ale to i tak na długo mi nie starczy. Dobra. Znowu zniszczył nam się kruk, to możemy zrobić sobie kolejny. Więc sobie weźmy. Mamy naprawdę dużo drewna. Będzie trzeba rozbudować tą wyspę. I trzeba będzie zainwestować może jakiś mob grinder powoli, że można coś takiego zrobić, bo na pewno kości nam się bardzo przydadzą, jeśli o to chodzi. A drewna mamy bardzo dużo, więc można coś takiego zainwestować. Dobra, rozwalmy sobie to drzewo. Oj, skończyła właśnie nam się siekierka, więc weźmy sobie jakiś flint. Na szczęście flintów nie straciliśmy. To jest plus. Ułóżmy sobie tutaj tak i tak. No i mamy znowu prawie całą naszą ikierkę. Paczet. Dobra. Zetnęliśmy kolejne drzewo. Posadźmy sobie może boomilem jednym. Niestety więcej boomila już raczej nie mamy. Ja też nie ma żadnego chyba nowego boomila. No i tak, no zostaliśmy z trzema tutaj sadzonkami. No dobra, przesiejmy sobie jeszcze tutaj. Okej, okay, przesiedliśmy sobie, mam kolejny jakby stone. Brakuje nam jednego, niestety kobla, czyli brakuje nam tak praktycznie jednego dirta. Czy my możemy jakoś go wyprodukować? Mógłbym wziąć tam jedną sadzonkę, jeden sugarcane seeds. Czy mushroomami możemy to zrobić? Mushroomami też możemy, ale nie, to nam chyba wyjdzie grzybnia z tego co kojarzę. Jeśli wyjdzie grzybnia, no to średnia bym powiedział. To nic jakby z tego nie będzie. Dobra, no tą rozkminę już sobie zostawię. A na razie dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mamy prawie 20 minut, więc akurat. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcineczku z Minecrafta, z Agrarian Skies 2. Na razie żegnam się, no i do następnego. Cześć, cześć.